Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać znowu na ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie panu staroście Mariuszowi Filipikowi. Witam panią Bożenkę. Witam kolegów z sekcji kontrolno-rozpoznawczej, którzy dzisiaj będą przeprowadzać ten turniej. Witam opiekunów, witam media i przede wszystkim witam was, laureatów gminnych eliminacji OTWP. Cieszę się bardzo, że możemy się tutaj spotkać i od razu zaznaczę, kto się nie uśmiecha. Minus 5 punktów. Minus 5 punktów, nie żartujemy. Wszyscy mają się uśmiechać. Jesteście już laureatami. Jesteście najlepszymi spośród swoich kolegów, koleżanek w grupach na terenie gmin. I mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy mając tą szansę być najlepszym, niektórzy z was będą mieli możliwość reprezentowania nas dalej na części wojewódzkiej. Kochani, ja przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, że tak chętnie włączacie się w tego typu akcje. Sam fakt, że jesteście dzisiaj tutaj, już dowodzi, że jesteście po prostu najlepsi. Dzisiaj bierzecie udział w ogólnopolskim turnieju. Życzę wam przede wszystkim tego, czego się życzy zawsze studentom, czyli połamania długopisów, piór. Niech zwyciężą najlepsi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję waszym opiekunom, że wspierają was, że są dzisiaj też tutaj z wami. Bardzo serdecznie dziękuję koledze komendantowi za przygotowanie tego miejsca, żebyście mogli spokojnie dzisiaj ten test napisać. Dziękuję kolegom oficerom za wasze zaangażowanie. Zawsze możemy na was liczyć. Także kochani, nie będę przedłużał. Także życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję bardzo.